Środa, 10 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Lepszy nawet skromny cień pod drzewem niż szczelnie zabetonowany plac. W centrach miast w takie dni jak dzisiaj ciężko wytrzymać. Mówimy o tym, czym są miejskie wyspy ciepła i jak miasta próbują sobie z nimi radzić. Łukasz Kądziołka. Ławka w słońcu pusta, a w cieniu zajęta. To typowy widok przy takich temperaturach. Problemem wielu miast jest brak zieleni, często spowodowany nieudanymi inwestycjami. Niektórzy sami sobie ten problem stworzyli. Było przecież tu fajne drzewa, to pościnali. W Rudzie Śląskiej plac Jana Pawła II jest szczelnie zabetonowany i w trakcie upalnych dni lepiej go omijać. Zieleń zlikwidowano w trakcie przebudowy kilkanaście lat temu. Teraz władze miasta próbują naprawić błąd i chwalą się, że rośliny wrócą. Jednak przykładów betonozy jest więcej i nie są to bynajmniej błędy z odległej przeszłości. W zeszłym roku Sosnowiec zakończył przebudowę placu przed dworcem. Kosztowała 10 milionów złotych. Ludzie chowają się do cienia, którego nie wystarcza dla wszystkich. Przebudowaliśmy na tyle, na ile było to możliwe. Trzeba pamiętać, że w tym miejscu wcześniej był tak naprawdę parking i dwa drzewa. Sosnowiec ma tak zwaną patelnię, a na niej sosnę, czyli symbol miasta. Jednak to również symbol nieodpowiedniego planowania nasadzeń. To już druga sosna w tym miejscu. Roślina nie wytrzymała skrajnie wysokich temperatur. Drzewo po prostu uschło. Mamy tutaj gwarancję taką, że nie powinno się w tej chwili nic z nim dziać. No, liczymy, że tak się stanie. Odbrukowujemy Gliwice. Miasto uwielbiają chwalić się nową zielenią, ale w dalszym ciągu w innych miejscach betonują. Plac przed dworcem w Gliwicach także nie zachęca do spędzania wolnego czasu. Na rynku w Katowicach ludzie składzają się jak mogą, a palmy pasują do tropikalnych temperatur. Zmierzono je już 2 lata temu. Ta kostka na rynku nagrzewała się do ponad 48 stopni. Dlatego miasto niedawno odbrukowało to miejsce i posadzi tu rośliny, w tym 2 drzewa. Po raz pierwszy urzędnicy sprawdzą potem, czy przyniosło to pożądany efekt. Wcześniej budowaliśmy, między innymi brukowaliśmy różne rzeczy, bo mieliśmy na rozwój infrastruktury i nikt nie myślał o tym, że jednak idą to zabetonowanie powoduje tą właśnie miejską wyspę ciepła. Specjaliści mówią nawet o tym, że to nie wyspy, tylko całe archipelagi ciepła. Widać to dobrze na tej mapie Katowic, do której dane zbierały satelity. Najgoręcej jest w centrum miasta. Temperatura 35 stopni, a tu gdzieś powiedzmy w strefie już, nie wiem, to może być cmentarz, około 10 stopni niższa. Przepis na to, żeby w miastach było przyjemniej, jest jeden. Zieleń. Najlepsza jest taka zieleń średnio wysoka. Chodzi o drzewa, które są wkomponowane pomiędzy budynki mieszkalne, czy w ogóle gdziekolwiek. Na pewno pozytywną zmianą jest to, że władze miast lubią chwalić się zielonymi inwestycjami. Jednak musi ich być jeszcze więcej, żeby jak najmniej było takich punktów na mapie. 35-stopniowy upał, rozgrzany asfalt i puszka, którą nazywamy samochodem. Od kilku tygodni na katowickich drogach trwa wymiana nawierzchni. Kierowcy stoją w kilkukilometrowych korkach, między innymi na ulicy Kościuszki czy przy wylocie na Mikołów. Pocieszające jest tylko to, że prace zbliżają się do końca. Karolina Komada. Bez klimatyzacji wszystkie przejazdy to próba ognia, żar z nieba z góry i gorący asfalt z dołu, szczególnie jeżeli samochód bardziej stoi niż jedzie. Pół kilometra może maksymalnie, no 27 minut. Super, nie? 12 w południe, nie ma szczytu. I tak codziennie od kilku dni trwające remonty drogowe na ulicy Kościuszki w Katowicach czy na Wiślance na pasie na Mikołów utrudniają życie. Masakra, pół godziny stoję w korku, upał tak mocny, że komórka mi się aż wyłączyła, bo się przegrzała. Gdyby nie woda, bo teraz wypiłem resztki wody, to nie wiem, czy by nie musiał wzywać pogotowie. Tu się nic nie dzieje, tylko jest jakaś ściema, tylko znaki są postawione. Czy widzicie tu Państwo jakich ludzi, którzy pracują? Bo ja nie widziałam tu ani jednego, a jedziemy pół godzinki. Czemu w kwietniu nie pracują ludzie, w maju? Przecież w maju, w kwietniu powinni pracować, a nie w upale w 30 stopni, 35, dzisiaj ma być 38. Nie będą pracować ludzie w takim upale, to jest logiczne, normalne. Prace na DK81 toczą się na kilku odcinkach i polegają na wymianie nawierzchni. Chodzi m.in. o odcinek od wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Owsianą i fragment jezdni od ulicy Kolejowej do Famuru
Mimo że remont idzie zgodnie z planem, to potrwa jeszcze kilka dni. Jeszcze w tym tygodniu kończymy główne prace i wtedy pozostanie już tylko do realizacji dla wykonawcy przeprowadzenie malowania, oznakowania poziomego. Plus w przyszłym tygodniu jeszcze będzie odcinek w rejonie ulicy Jankiego frezowany. I potem już inwestycja dobiega do końca, więc kierowcy będą mogli już korzystać w pełni z całej tej szerokości ulicy. To nie jedyne miejsce w stolicy województwa, gdzie tworzą się korki. Okres wakacyjny sprzyja remontom dróg, m.in. na drodze ekspresowej 86 na granicy Katowic i Sosnowca. Prace związane są z wykonywaniem przejazdów technologicznych na potrzeby przyszłego remontu wiaduktów. Obecnie mamy wyłączone lewe pasy w obu kierunkach. 16 lipca chcemy wprowadzić nową organizację ruchu. Ta organizacja ułatwi komunikację w kierunku Sosnowca, natomiast na Katowice będzie wymagała niestety na okres 2 tygodni wyłączenia prawego pasa. Kolejny etap spowoduje też utrudnienia dla pieszych. Będzie wyznaczone obejście drogami miejskimi. Tragedia w Rudzie Śląskiej. Nie żyje 4-miesięczne dziecko, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, jednak niemowlęcia nie udało się uratować. Magda Sincewicz. Najpierw próbował ojciec. Potem do reanimacji przystąpili strażacy, którzy przybyli pierwsi na miejsce. Chwilę później dołączyli do nich ratownicy medyczni. Niestety 4-miesięczne dziecko pomimo reanimacji nie przeżyło. Powody tego zdarzenia są w tej chwili nieznane. Decyzją prokuratora zostanie zarządzona sekcja zwłok, która ma przynieść odpowiedź, jaka była przyczyna śmierci tego dziecka. Na miejsce przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wylądował na placu przed Urzędem Miasta. Była akcja, bo zatrzymanie było krążenia ponoć u dziecka. Tam tak szczegółów nie znam absolutnie, bo to tylko tyle. Lądował helikopter, pełna pomoc. Przykre to, ale to jest, powiem tak, zaangażowanie służb było super. Akcja poszła pełną parą i to jest piękne, że przynajmniej ta chęć pomocy. Akcja reanimacyjna trwała prawie godzinę. Dowiedzieliśmy się na miejscu, że ojciec dziecka prowadził resuscytację. Strażacy przyjęli te działania do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, które było niezwłocznie po nas. Akcja resuscytacyjna trwała około 40 minut, lecz jednak zakończyła się niestety niepowodzeniem. Jak wynika z relacji matki, dziecko obudziło się, zostało nakarmione i ponownie położone do łóżeczka. Niestety rano już nie oddychało. Kobieta została przebadana alkomatem. Była trzeźwa. Ostatnia działająca w Bytomiu kopalnia zostanie zamknięta szybciej niż planowano. Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa po marcowym wypadku. Bobrek będzie fedrował do końca 2025 roku, a miał do 2040. Górnicy będą mieli zaproponowane urlopy lub przeniesienia. Skarżą się jednak na brak konkretów ze strony zarządu. Rozmawiała z nimi Karolina Komada. Rozczarowanie i zaskoczenie to reakcja górników na decyzję o wcześniejszym zamknięciu kopalni. Takie emocje towarzyszą strajkującym, którzy po porannym spotkaniu z zarządem kopalni twierdzą, że nie dowiedzieli się niczego nowego. No w ogóle my się tego nie spodziewali. To trzeba czekać na jakieś pewne informacje, bo na razie wszystko jest tak, że nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą na 100%. Nie wiem na czym stoję. Dzisiaj muszę przyjść na długo do roboty jeszcze. Dla pana Krzysztofa to nie pierwsza taka sytuacja. W górnictwie od 4 dekad już 4 razy zmieniał kopalnię. Miał nadzieję, że KWK Bobrek to będzie jego ostatnie miejsce pracy. Ale tak, całe życie pradziadki fedrowali po kładach pince, tak? To pieniądze, jak to się mówi, tak? I szło, teraz nie idzie. No powiedz mi pani, a wtedy nie mieli takiej technologii, jak tam budowali w drzewie wszystko, tak? I szło, teraz nie idzie. Decyzja o zamknięciu kopalni Bobrek wynika z bezpieczeństwa. 26 marca w jednym z drążonych chodników doszło do wstrząsu. Przebywało tam 14 górników. Jeden z nich zmarł. Jest typową pracą i obowiązkiem Urzędu Górniczego, ażeby stawiać warunki dla eksploatacji pewnych partii złóż. W kopalni Bobrek jednoznacznie powiedziano, że jest część złoża, którą można w ocenie Urzędu Górniczego bezpiecznie wybrać
do końca roku 2025 i to będą federowali. A ta cała reszta już jest ekstremalnie niebezpieczna ze względu na tą panią. W czwartek 27 czerwca zarząd spółki Węglokoks Kraj poinformował w liście do załogi, że po uzyskaniu negatywnej opinii komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych została podjęta decyzja o likwidacji kopalni. Zamknięcie kopalni nie jest jednoznaczne z utratą pracy. Planowane są alokacje pracowników, planowane są urlopy górnicze i inne działania osłonowe. Ministerstwo Przemysłu jest w stałym kontakcie z władzami miasta, z władzami spółki. Proces związany z zakończeniem eksploatacji jest monitorowany na bieżąco. Zarówno władze miasta, jak i władze spółki mogą liczyć na pomoc i wsparcie Ministerstwa Przemysłu. Kopalnia Bobrek to ostatnia kopalnia w mieście z ponad 100-letnią tradycją. W sobotę ulicami Katowic przejdzie Marsz Autonomii Śląska. Hasło tegorocznego marszu brzmi "To my, naród śląski". Postulatem regionalistów jest uznanie śląskiej mniejszości etnicznej. Magda Sincewicz. To już 18 raz, gdy wyruszą ulicami stolicy metropolii, by przypomnieć autonomii, którą województwo śląskie cieszyło się w II Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze organizowane jest w okolicy 15 lipca, bo to właśnie wtedy, w 1920 roku, uchwalono statut organiczny województwa śląskiego, nadający regionowi autonomię. Hasło "To my, Śląsko nacyjo", które będzie towarzyszyć tegorocznemu marszowi, ono oddaje te aspiracje, które nie są niczym nowym, bo mówimy o tym od lat. W 2014 roku zebraliśmy ponad 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, projektem, który zakładał uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. I to jest ten cel, o którym będziemy ze szczególnym naciskiem w tym roku mówić. Bo o mówienie właśnie chodzi. I to własnym językiem. Dlatego tegoroczny marsz będzie inny. To efekt zawetowania przez prezydenta ustawy uznającej język śląski za język regionalny. Samo uznanie Ślązaczek i Ślązaków za mniejszość etniczną już poskutkowałoby prawnym uznaniem języka śląskiego. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie zmiany lokatora w Pałacu Prezydenckim. No i wtedy wydaje mi się, że droga do uznania języka regionalnego to na pewno będzie otwarta. Więc cały ten emancypacyjny ruch Ślązaków, czy odrodzenie śląskości, czy można by powiedzieć odrodzenie, czy narodzenie się w pewnym sensie śląskiej tożsamości, no znajdzie moim zdaniem swój finał w postaci nowelizacji ustawy. Zgodnie z nią za mniejszość etniczną uznaje się grupę obywateli, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności kraju. W sposób istotny odróżnia się językiem, kulturą oraz tradycją, dążąc przy tym do ich zachowania. Ponadto ma świadomość własnej historycznej wspólnoty, którą wyraża i chroni. Śląsk zawsze był takim regionem trochę niepewnym, nigdy takim 100% do kogoś przypasowanym. No i einfach reskirujący w Warszawie boją się, że każde dawanie jakby kolejnego rechtu, kolejnego prawa będzie ino to zwiększało. Ale prawda jest taka i to pokazują właśnie przykłady na całym, no może w całym świecie się też nie wypowiem, ale jeśli chodzi o Europę, no to właśnie dawanie takich kolejnych rechtów tak naprawdę ino niweluje jakoś taką agresję, ewentualną jakoś taką chęć, no nawet powiedzmy tam separacji, ale w momencie, kiedy się no cały czas zgodzą, że a wy to nie możecie, wy tam to nie możecie, tak musicie, no to naturalnie w ludziach rodzi się bunt. Wcale tak nie musi być, bo jak pokazują przykłady, innym się udało. W ustawie zapisano 4 mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską oraz tatarską. Poza tym 9 mniejszości narodowych, które stanowią odrębną grupę, oraz jeden język regionalny, kaszubski. Bo ja generalnie uważam, że najpierw trzeba uznać język śląski za język regionalny, żeby trochę oswoić też ludzi spoza Śląska z tą sprawą, żeby pokazać, że to nie jest nic groźnego. I później wspólnie z Kaszubami, bo mam też doświadczenia i kontakty z mniejszością kaszubską, napisać taką poprawkę do tej ustawy jeszcze właśnie o uznaniu Ślązaków i Kaszubów za mniejszości etniczne i zebrać po prostu te 100 tysięcy podpisów z górką jako taki obywatelski projekt. Myślę, że to miałoby większą moc też taką legislacyjną, gdy moglibyśmy tam wspólnie Ślązacy z Kaszubami w Sejmie wystąpić. Ja też chciałbym oczywiście w tym brać udział. Marsz Autonomii Śląska rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 na Placu Wolności. Jego uczestnicy przejdą ulicą 3 Maja na Rynek, a następnie ulicą Świętego Jana, Jana Kochanowskiego i Jagiellońską na Plac Sejmu Śląskiego. Bądźcie z nami! Z nami, sami!
Taka była środa. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.